białe by musiało być jeszcze. Czarno-białe. To moglibyśmy sobie wyobrazić, siedząc w pociemku. Bardzo jakoś wspaniale widzieć tak dużo Państwa na seansie. Bardzo dziękuję. I my dziękujemy jako Millennium Dogs Against Gravity. Szanowni Państwo, Kuba Mikurda, reżyser tego filmu i filmu Love Express, przypadek Waleriana Borowczyka, wyrasta z krytyki filmowej, a na co dzień jest wykładowcą w Łódzkiej Szkole Filmowej. Pracuje jako badacz filmu. No dobrze, dobrze. Oczywiście muszę zacząć od takiego pytania, które musi paść, aby rozmawiać o filmie, czyli dlaczego on powstał i dlaczego akurat teraz? Skąd pomysł na film o Żuławskim, ale nie do końca o Żuławskim, a o samym filmie, tym najdziwniejszym, otoczonym największą tajemnicą, mitami, które wokół tego narosły, czyli na Srebrnym Globie. No to zacznijmy tak po Bożemu. Po Bożemu, czyli chronologicznie, to jest też podobno rada, jaką dał Andrzej Wajda Andrzejowi Żuławskiemu, jak zobaczył po raz pierwszy trzecią część nocy. Powiedział, że powinien to teraz przemontować i powinno być po kolei. I to było podobno pierwsze takie zwarcie między dwoma panami, bardzo ostre, kiedy Andrzej Żuławski po raz pierwszy temu ojcu powiedział w twarz, że nie zrobi tego. Miało to miejsce na podwórku przy ulicy Chełmskiej. Andrzej Żuławski często tą historię opowiadał. A jeżeli chodzi o Andrzeja Żuławskiego, to jakiś czas temu, chyba w 2011 roku, razem z grupą krytyków i krytyczek, teoretyków i teoretyczek, założyliśmy takie stowarzyszenie, które się nazywało Restart. I chodziło nam o to, żeby stworzyć taką platformę kontaktu między filmowcami a teoretykami filmu, badaczami filmu. I jednym z postulatów tego restartu, nawiązującego oczywiście do startu jako tej założycielskiej grupy polskiej kinematografii jeszcze przedwojennej, gdzie był Alexander Ford, ale też Temersonowie na przykład, żeby upomnieć się o pewną grupę filmowców, których postrzegaliśmy jako, jak to się kiedyś mówiło o kanonie lektur w latach 90., filmowców źle obecnych jakby w historii polskiego kina, uznawanych za takich trochę polskich, a trochę niepolskich, no bo czy polski, czy francuski, czy Borowczyk jest Polakiem, czy Francuzem, czy Żuławski jest twórcą polskim czy francuskim, emigracyjnym, gdzieś pomiędzy. I zaczęliśmy wydawać książki, próbowaliśmy, wtedy wyszła też między innymi książka Wywiad Rzeka z Andrzejem Żuławskim, Piotra Kletowskiego i Piotra Maryckiego, którzy też byli członkami tego stowarzyszenia. No i od tego czasu przeróżne takie ruchy gdzieś wokół tych marginesów polskiego kina starałem się też robić, czy to wykładowo, czy książkowo. Natomiast do Srebrnego Globu miałem też bardzo prywatny interes, dlatego że ja pamiętam ten film od bardzo, bardzo dawna, jeszcze kiedy nie wiedziałem, że to jest ten film, jeszcze kiedy nie wiedziałem, że to jest Andrzej Żuławski. Pamiętam okładkę Fantastyki z 1989 roku, z lutego. Ja miałem wtedy 8 lat i tam była ta procesja z tymi, z której fragment mamy w filmie, z tymi proporcami, z tym kapłanem, z tym trelą, jakimś takim właśnie twarzą treli na chorągwi. I to na mnie zrobiło ogromne wrażenie. Ja oczywiście pasjonowałem się wtedy, jak i dzisiaj, kinem science fiction, ale to kino science fiction to był raczej E.T. Powrót do przyszłości, prawda, a nie tego rodzaju obrazy, jakie Państwo oglądali przez ostatnie półtorej godziny. I jakoś tak mi to weszło pod skórę w ogóle, że to jest coś takiego dziwnego, taki obraz, z którym ja nie wiedziałem, co zrobić. To było niepodobne do niczego, co widziałem wtedy. I to gdzieś tam się właśnie tak osadziło. I po latach, a kiedy już gdzieś, pewnie to było jakieś liceum albo w pierwsze lata studiów, kiedy zacząłem oglądać filmy bardziej świadomie, nagle te kropki się połączyły, tak? To znaczy, że to jest film na Srebrnym Globie Andrzeja Żuławskiego, a jeszcze jest ta historia właśnie o tym, że ten film został zatrzymany, a wszyscy fani kina chyba i fanki, myślę, uwielbiają takie historie, gdzie można trochę pofantazjować, prawda, co by było, gdyby Terry Gilliam zrobił ten swój film, no i wtedy go zrobił rzeczywiście ostatecznie, który chciał zrobić, co by było, gdyby Duna Chodorowskiego powstała, prawda, więc co by było, gdyby Wiszniewski zrobił Porwanie Króla i tak dalej, i tak dalej. I tutaj połączyło się bardzo wiele z tych rzeczy. Ja mam też background psychoanalityczny, zajmowałem się psychoanalizą bardzo, bardzo długo. I w psychoanalizie zawsze jest tak, że to, co oficjalne, to, co mainstreamowe, to, co mamy na tym profilowym zdjęciu, prawda, nie jest najbardziej interesujące, jest wręcz podejrzane, prawda. Natomiast to, co marginalne, to, co wypierane, to, co niechciane jakoś, to, co się nie mieści z różnych powodów,
No to jest to miejsce, w którym powinniśmy szukać, prawda? Bo to jest bardziej symptomatyczne od tego, co chcielibyśmy światu pokazać. Więc ten Andrzej Żuławski z jednej strony jako ten twórca właśnie, który tak, no nie wiadomo trochę co z nim zrobić, trochę tak byśmy go chcieli, a trochę tak byśmy go nie chcieli, a z drugiej strony na Srebrnym Globie film, który tak trochę byśmy go chcieli, trochę byśmy go nie chcieli, w końcu powstał, nie powstał, no to jest gdzieś ontologia jakby tego jest dla mnie fascynująca. Ale dotarłeś realizując ten film, dlaczego był wypierany zarówno film, jak i sam Żuławski? No bo mówisz, że to jest najciekawsze, ale czy udało ci się dosięgnąć tego? No, jeżeli chodzi o status Żuławskiego, no to i kwestie tematyczne, i taki rodzaj, myślę, bardzo nieoczywistej metafizyki, która się u niego pojawia, takiej metafizyki właśnie no, trudnej, gnostyckiej gdzieś, która konsekwentnie w tych filmach powraca, bo ona i w tych filmach francuskich później jest obecna i w Diable bardzo, bardzo wyraźnie wybrzmiewa i w książkach. Oczywiście mamy też frankistów, o których Olga Tokarczuk napisała księgi jakubowe, prawda? Więc jakby to jest część też w historii polskiej duchowości, że tak powiem szeroko. Natomiast no, gdzieś jakby w tym oficjalnym rozdaniu duchowym jakby to się nie mieści. Nie? Więc wydaje mi się, że chociażby z tego powodu, że te filmy są tak bardzo mocno spójne z taką wizją świata, z taką metafizyką, jest to jakoś trudniejsze w odbiorze, nieintuicyjne, no i tak egzystencjalnie ciężkie dość. Druga kwestia, no to jest kwestia stylu oczywiście. Ten pan Mateusz Żuławski, brat Andrzeja, wspaniała postać, której zawdzięczam bardzo wiele w tym filmie, między innymi te materiały archiwalne z Ksawerym. On powiedział kiedyś, że no on sam też jakby nie wie, co myśleć o filmach Andrzeja. Sam też jest przytłoczony tymi filmami, ich intensywnością. I kiedy ktoś wychodzi trzaskając drzwiami z filmu Żuławskiego z jego znajomych, to on mówi, słuchaj, w takim razie postaraj się skupić na jednej warstwie tylko. Był Andrzeja i Andrzej starał się to robić według niego bardzo świadomie, a ja chyba się pod taką obserwacją podpisuję. Mamy do czynienia z jakimś takim rodzajem rozstrzelenia, tak szeroko jak to tylko możliwe, między częścią narracyjną, tym co się opowiada, tym jak się opowiada i między tym co aktorzy mówią w dialogach. Czasem te dialogi są kompletnie jakby obok. I na przykład Mateusz Żuławski radzi mówi to zamknijcie oczy, posłuchajcie samych dialogów, będzie zupełnie inny film. A potem nie słuchajcie jakby w dialogów, tylko oglądajcie obrazy, będzie zupełnie inny film. Na Srebrnym Globie ma dosyć dobrą w prasę od momentu, w którym pojawiła się nowa kopia po 2016 roku, między innymi dlatego, że jest nowe tłumaczenie angielskie, w którym te dialogi Żuławskiego zostały bardzo uproszczone. Nie? Więc jakby mam wrażenie, że dla widza anglojęzycznego, który nie słyszy całej tej młodopolszczyzny i który rzeczywiście jakby dostaje jakiś rodzaj esencji jakby tego, o czym się mówi, ten film może być bardziej przystępny niż dla nas, gdzie tak naprawdę no, i to, co się mówi i jak się mówi, mam wrażenie, no, stanowi dodatkową warstwę, jakby dodatkowe utrudnienie. No więc oczywiście ta intensywność, która jest taką intensywnością fizjologiczną wręcz, tak? No, z filmu Żuławskiego człowiek wychodzi zmęczony, spocony, jak po jakimś koncercie death metalowym, prawda? To jest moje doświadczenie. W związku z tym jakby no, nie tylko jeśli chodzi o jakiś rodzaj dekorum jakby polskiej kultury filmowej, ale po prostu pewne optimum percepcji widza. To jest coś takiego, z czym trudno sobie jakoś poradzić. No, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś robił taki binge-watching na przykład Andrzeja Żuławskiego, prawda? No bo to... Zobacz, na Nowych Horyzontach. Na Nowych Horyzontach tak to się zdarzyło rzeczywiście. Uważam, że takim ludziom powinno się podawać tak jak kolarzom po prostu jakieś właśnie środki, żeby uzupełniać witaminy w trakcie. Bo rzeczywiście jest to doświadczenie na poziomie takim no, czysto fizycznym, takim somatycznym, prawda? Dźwiękowe, wizualne, kinetyczne. Ja chwilę jeszcze wrócę odnośnie realizacji tego filmu, bo mnie bardzo ciekawi, tutaj pojawia się wielogłos w twoim filmie, różnie o nim mówią, mówiąc w skrócie, bo pojawiają się takie kwestie, że był wyjątkowy, że pięknie wyglądali, wystarczyło, że się pojawił, on nie musiał nic więcej robić. Pojawia się też, że go nie lubili, dlatego się za niego nie wstawiali. Przyglądając się temu środowisku i rozmawiając z nimi, czy były jakieś opory, na przykład, że ktoś nie chciał o nim rozmawiać, czy gdzieś ktoś się zgodził, a potem się cofnął w tej decyzji? Jestem bardzo ciekawa, tak zakulisowo, jeszcze zanim wejdziemy w tak już ontologię tego filmu.
Chyba nie. Chyba rzeczywiście, no może ktoś powiedział, że miałby tylko niedobre rzeczy do powiedzenia o Andrzeju Żuławskim, w związku z czym jakby nie chciał wziąć udziału w rozmowie. Coś takiego się zdarzyło rzeczywiście. Natomiast ogromna większość rozmówców, mam wrażenie, miała dużą potrzebę też powiedzenia jakby o tym spotkaniu, to znaczy spotkanie z Andrzejem Żuławskim, a sam miałem też takie dwa spotkania i do dzisiaj je pamiętam, prawda, i chętnie o nich opowiadam, rzeczywiście było dla większości z osób, z którymi rozmawialiśmy, dość tektonicznym wydarzeniem, takim właśnie w ich życiu zawodowym, a często też w życiu osobistym, w takiej najbardziej chłodnej wersji, no to rzeczywiście, tak jak mówi Janusz Zaorski, prawda, że to jest fascynująca postać, której on do końca nie rozumiał, tak, to znaczy jakby nie rozumiał tych sprzeczności, na których on jest zrobiony, w jaki sposób Andrzej Żuławski może być jednocześnie tak niesłychanie uwodzicielski i tak niesłychanie okrutny też w przeciągu jakby kilku minut na przykład. To w jego książkach też bardzo często wychodzi, to wychodzi w jego wywiadach z nim na przykład, kiedy on jednocześnie jednym zdaniem wyciąga swojego rozmówcę, a drugim zdaniem go absolutnie usadza. Nie? To widać w tym wywiadzie Rzece też bardzo dobrze. Mam wrażenie, że spotkanie z tak niejednoznacznym fenomenem, prawda, czy to będzie meteoryt tunguski, czy to będzie Andrzej Żuławski, powoduje, że mamy potrzebę jakąś opowiadania o tym, że mamy ochotę się tym z kimś podzielić. A dodatkowo jeszcze oczywiście, jeśli chodzi o ekipę, no to oprócz samego spotkania z Andrzejem Żuławskim, no to w grę wchodziło też domknięcie tej historii o Na Srebrnym Globie, która tak naprawdę nigdy nie została oficjalnie opowiedziana, prawda? To znaczy nie ma książki na przykład, która by o tym opowiadała. Nie, oczywiście członkowie ekipy, każdy z osobna opowiadali o tym prywatnie, półprywatnie, czasem oficjalnie. Natomiast nie było nigdy jakiejś takiej narracji, która próbowałaby to pozbierać. I to mnie zaskoczyło, dlatego że jakoś byłem przekonany, że przecież taki film, taka historia, taka zagadka, no to musiał ktoś się tym zająć, prawda? Musiał ktoś to jakoś próbować rozwiązać. Oczywiście jest film Krzysztofa Langa, który się nazywa Twarde lądowanie, a który był zrobiony przy okazji w postprodukcji w latach 80., ale on ma 20 minut i on rzeczywiście jest głównie jakby takim bardzo krótkim przelotem przez historię tego filmu. Krzysztofowi Langowi też jestem bardzo wdzięczny, bo pozwolił nam użyć fragmentów tego filmu, kilku wypowiedzi i kilku rzeczy z taśm, z początków i końców ujęć. Te klapsy, które Państwo tutaj widzieli, to są właśnie z filmów Krzysztofa Langa. Więc rzeczywiście miałem wrażenie, że jakaś duża praca emocjonalna się tutaj wykonuje i oczywiście jestem szalenie początkującym dokumentalistą, natomiast nawet jakby w tym swoim byciu początkującym czułem, że to jest jakby coś, za czym trzeba iść, tak? To znaczy, że te emocje są czymś, co jest bezcenne i mój pierwotny plan na przykład, żeby nie robić setek, tylko zrobić wywiady audio i używać samych materiałów archiwalnych, tak? Bo miałem dużą ochotę po Borowczyku, gdzie z różnych względów nie mogłem użyć wszystkich materiałów archiwalnych, których bym chciał i tam jakby proporcja była zdecydowanie na korzyść setek niestety, żeby w ogóle jakby od tego odejść i spróbować nie pokazywać nikogo, spróbować być przez cały czas jakimś obrazem archiwalnym. Natomiast okazało się, że oni mówią o tym w sposób tak absolutnie emocjonalny, zaangażowany, że no, byłaby to duża strata, gdyby tego nie użyć. Nie? I faktycznie w filmie też staraliśmy się ich odsłaniać tak powoli, to znaczy, żeby rzeczywiście to najbardziej intensywne reakcje zostawić na koniec. No one oczywiście wiążą się jakby z zatrzymaniem tego filmu, ale było to bardzo, bardzo wyraźne. No zakładałem, że ten film będzie bardziej filmoznawczy może na początek, trochę taka Duna Chodorowskiego, przy zachowaniu proporcji, że to będzie film o filmie. Natomiast no, okazało się, że dzieje się tutaj coś więcej. Dzieje się jakiś rodzaj właśnie, no, być może nawet takiego procesu domykania sobie tej historii w tej rozmowie z nami, co było i fascynujące, i tak też po ludzku emocjonalnie czasem trudne. Myślę, że to też było bardzo ciekawe, że
40 lat minęło, a ciągle te emocje są żywe, ciągle też starają się na nowo to nazywać. Pojawiają się te kwestie o depresji, pojawia się też takie wybielanie siebie, nie wiem, u Zabłockiego, tak mi się wydaje, jako widzce, że ten wątek, kiedy on mówi, ja nie brałem udziału w tej ręce, jak, tej z prosektorium. Jakby takie pisanie historii na nowo troszeczkę, ale no też świadczy o tym, że to musiało być ważne wydarzenie, że chcę o tym tak dogłębnie na nowo opowiedzieć. Michał Zabłocki opowiedział mi świetną anegdotę, mnóstwo świetnych anegdot, tylko część z nich weszła do filmu, ale jedna z nich jakby była na shortliście bardzo długo, a która dobrze podsumowuje to, o czym powiedziałeś, to znaczy on mówił, że w trakcie pracy nad tym filmem miał pewien sen. I to był taki sen, że on wsiada na rower jeździ w kółko po takim sosnowym lesie, jak nad morzem są lasy, prawda? I nie może jechać, jakby przez cały czas mu się liście wkręcają jakby w te koła, w ogóle rower się przewraca, on jakby siedzi na tym rowerze i jeździ w kółko i w kółko i w kółko. I był tam asystent reżysera, który objaśniał sny amatorsko, podobno bardzo trafnie, i on mówił, słuchaj, to jest oczywiste, jakby co to jest. Mówi, przecież rower to jest twoja praca, las nadmorski to jest na Srebrnym Globie, a to, że ty jeździsz że robisz to kółko za kółkiem, to znaczy, że do końca życia z tego filmu nie wyjedziesz. Nie? I rzeczywiście jakby bardzo wielu członków ekipy miało coś takiego właśnie, oni są ciągle w tym lesie jeszcze, prawda? I jeszcze ciągle jakoś im się to śni. Przejdziemy na chwilę do twojej propozycji. Jak myślisz, jak rozmawiając z osobami, znając też pewnie archiwalne materiały, dlaczego stało się, jak się stało? Czemu ten film nie został dokończony? Bo tu się pojawia wielogłos. Niektórzy mówią, a no bo Andrzej tak przeszarżował, za długo to trwało, za dużo pieniędzy. Inni mówią, a Wilhelm chciał pokazać, że mógł to zrobić. Potem się pojawia, no budżet się skończył, polityka, pieniędzy w Polsce nie było, nie ma o czym mówić. Jaka jest twoja recepcja tej sprawy? Jak ty na to patrzysz? Ja rzeczywiście starałem się tutaj zachować pewną dziennikarską rzetelność, to znaczy każdą wypowiedź, którą państwo widzą na ekranie, każda z tych wypowiedzi została potwierdzona przynajmniej w dwóch źródłach, ponieważ bardzo rzeczywiście każdy miał swoją teorię na przykład na temat tego, dlaczego ten film został zatrzymany, no chociażby to, ale jakby bardzo wiele też jakby w historii z planu na przykład, jeżeli dwie osoby opowiadały mniej więcej to samo i nie miały ze sobą kontaktu, uznawałem, że tak jakby można to włączyć do filmu. Mieliśmy tak dużo na szczęście tych anegdot, że można było to w ten sposób jakoś próbować pouzgadniać. No i dla mnie najbliższa prawdy jest ta najbardziej brutalna i cyniczna wersja, którą proponuje Jacek Fuksiewicz. Wierzę Jackowi Fuksiewiczowi, dlatego że on wtedy był w telewizji. On pracował w telewizji przez 10 lat wtedy i pracował z Wilhelmim i znał go z pracy i on twierdzi właśnie, że tak te kwestie ideologiczne na przykład, czyli to, o czym jest ten film, a co Żuławski często podejmował po latach, to znaczy to też jest ciekawe, że Żuławski i to było bardzo ważne w pracy nad archiwami, że za każdym razem też szukałem jakby takich wypowiedzi Żuławskiego, które byłyby najbliższe jakby temu okresowi, bo im później jakby tym bardziej się to robi, tak, tym bardziej się to robi jakby mitologiczne trochę, tym bardziej się to robi, wydaje mi się, już jakby przemyślane i odtwarzane jakby z dużą świadomością, jakby, że to jest pewna historia już, którą opowiada o swoim życiu. Ale rzeczywiście w takich wypowiedziach najbliższych temu okresowi, w takim wywiadzie z 80 roku, którego ostatecznie nie włączyliśmy, on też mówi wprost, że nie chodziło o film według niego, że to była kwestia po prostu jakichś gierek na górze i on dostał rykoszetem. Wyobrażam sobie, że dużo trudniej jest i ekipie, i filmowcowi coś takiego powiedzieć, no bo jest to absurdalne, prawda? Dużo łatwiej jest taką narrację przyjąć, czy taką wersję, że to jednak chodziło o ten film, bo wtedy przynajmniej jakby możemy ocalić jakby ten nasz wysiłek, prawda? To znaczy, okej, cios był druzgocący, ale on był dlatego druzgocący, że ten film był druzgocący, prawda? Że jakby trafił swój na swego trochę, a nie, że jakby była to kwestia znalezienia się w niedobrym czasie, w niedobrym miejscu. A według mnie tak trochę było, to znaczy Żuławski był absolutnie idealną ofiarą tutaj dla Wilhelmiego, bo film faktycznie się nie kończył. Reżyser faktycznie troszeczkę się pewnie w całej tej sytuacji nie mógł odnaleźć, bo oprócz tego, że te pieniądze się kończyły, no to Żuławski naprawdę
przez cały czas intensywnie pracował głową i przepisywał, dopisywał. Jemu nie służy, nie służył ten długi okres zdjęciowy. Bo on rzeczywiście za każdym razem miał jakąś nową wersję. Kto tak kręci superprodukcję, że z dnia na dzień można powiedzieć, słuchajcie, dzisiaj nie robimy sceny na 100 statystów, dzisiaj zrobimy małą kameralną scenę dwójkową, prawda? Jakby no, tego się tak nie robi, a dzięki temu, że miał taką możliwość, dzięki temu, że jego głowa rzeczywiście pracowała na jakichś niesłychanych obrotach, to tak się tam zdarzało. Więc pretekst był. Zespół się też nie wstawił, bo zespół też był chyba tym mocno zmęczony, więc zespół jakby też nie poręczył za Żuławskiego. Ale Wilhelmi na pewno szukał czegoś takiego, żeby pokazać, jaki jest twardy. Dlatego, że to jest wypowiedź Krzysztofa Zanussiego, której też nie użyliśmy tutaj, ale to nie jest istotne, jakby myślę, że to się przenosi. Ale że Wilhelmi był postrzegany przez władze partii jako nie do końca pewny kandydat na ministra. W tym sensie, że on miał jakby opinię twardogłowego i kogoś, kto potrafi, bo już zatrzymał na przykład spokój Kieślowskiego wcześniej w telewizji, natomiast miał było wrażenie, że to jest intelektualista, a on nie był jakby z tej ekipy gierkowskiej, w ogóle był trochę z zewnątrz. Nie wiadomo, czy to jest ta osoba, której szukamy. W związku z czym Wilhelmi, wyczuwając tą sytuację, musiał zrobić jakiś taki ruch, tak, żeby pokazać, że on absolutnie jakby potrafi, tak jaki gangster właśnie jakby, prawda, który musi właśnie najbrutalnie jakby, a nie wiem, u Martina Scorsese na pewno jest jakaś taka scena, teraz mi nie przychodzi do głowy, wykazać się przed szefem gangu, prawda, i tutaj właśnie na Srebrnym Globie było absolutnie idealnym strzałem. Dlatego, że to był film, który wówczas był na ustach wszystkich. Wszyscy wiedzieli, że jest taki film, że on powstaje, że to Żuławski i tak dalej. Gdyby to był jakiś mały film, który dopiero się zaczął, gdyby to był jakiś Janusz Kijowski albo jakiś Kieślowski, jakby to w ogóle jakby nie byłoby tego efektu, prawda? A tutaj to był akt wręcz terrorystyczny, w takim sensie, że rzeczywiście jakby ta produkcja, o której wszyscy wiedzieli, zdjęcia widzieli, czekali, a nagle hop, jakby tego nie będzie. A to oznacza, że nie ma filmu, którego nie dałoby się zatrzymać, tak? Żadne względy budżetowe, prestiżowe, Żuławski, nie Żuławski. Jeżeli będziemy chcieli, to zrobimy, to taką decyzję podejmiemy, prawda? I dla mnie ironią losu trochę jest to właśnie, że Żuławski, który był postrzegany jako ten drugi Andrzej Wajda, nie miałem tego świadomości w ogóle, ta kariera jak się potoczyła później, w ogóle jakoś nie rymuje się z tym, jak się o nim pisało na początku lat 70. Także to jest ten najzdolniejszy uczeń Andrzeja Wajdy, który go zastąpi. To jest ten jego jakby pierwszy jakby syn, prawda, który pociągnie dalej. I rzeczywiście trzecia część Nocy, Diabeł sugerowały coś takiego. Na Srebrnym Globie no, miało być taką próbą faktycznie zmierzenia się z absolutnie wielkim materiałem, superprodukcją i tak dalej. Więc jakby no, chciał być blisko Wajdy, chciał być Wajdą, no więc w pewnym sensie za Wajdę dostał, tak? Dostał za tego człowieka z marmuru. Oczywiście tam też jeszcze była wtedy właśnie, było kilka innych filmów Moralnego Niepokoju, ale ten człowiek z marmuru był flagowy, tak? To oburzyło władze partyjne, a nie Indeks na przykład. No właśnie w pewnym sensie jakby za swojego tatę Andrzej Żuławski tutaj zebrał cięgi. I teraz właśnie pytanie o ten stosunek Wajdy Żuławskiego, bo też w tym filmie to troszeczkę wynika, że to wcale nie było takie jednoznaczne. Na początku odnoszę trochę wrażenie, że trochę bawi się w pana Ripleya. To na planie, kiedy wygląda tak samo, zachowuje się tak samo, a potem nagle mówi o Wajdzie w taki sposób, że on się ułoży z każdą władzą i tak zrobi film. Więc przyglądając się tej historii, patrząc w materiały, jak ty to oceniasz? Czy to był rzeczywiście mistrz, uczeń, czy to była zazdrość, czy tam było coś jeszcze innego? To było to wszystko rzeczywiście i to było bardzo dynamiczne. To znaczy, kiedyś z Robertem Bolestą rozmawiałem a propos właśnie, jak się zabrać za Żuławskiego, zanim jeszcze ten. I Robert mi wtedy powiedział, zrób film tylko jakby o Żuławskim i Wajdzie. O dynamice ojcowsko-synowskiej właśnie w tej relacji, jak to się zmieniało, o różnych przystankach jakby w tej relacji. Bo no, przywołałem Państwu tutaj tą historię zza kulis trzeciej części Nocy, ale już za chwilę, po tych wydarzeniach, o których opowiadamy, Żuławski i Wajda spotkają się w Cannes. Wajda tam przyjedzie z Człowiekiem z Żelaza, a Żuławski z Opętaniem. Wajda odbierze Złotą Palmę, a Żuławski dostanie, film Żuławskiego dostanie nagrodę aktorską dla Izabela Gianni. Dzisiaj
A dosłownie teraz, kiedy rozmawiamy, w kinach w Stanach i w Kanadzie jest nowa wersja 4K opętania Żuławskiego na ekranach. No nie jest to człowiek z żelaza, tak? I mam wrażenie, że rzeczywiście o tym opętaniu się bardziej pamięta dzisiaj, przynajmniej w tych kultowych jakby kręgach, nie tylko jakby w kontekście polskim, gdzie człowiek z żelaza na pewno jest ważniejszy oczywiście, ale, ale na całym świecie jakoś to opętanie jednak jest bardziej znane. Później po latach, kiedy wrócił do Polski, też jakby ta relacja jakoś tak trwała w niejednoznaczności, bo Żuławski opublikował taką książkę Lity Bur. Nie pamiętam dokładnie, w którym roku teraz, ale jakoś w latach 80. I to była książka, w której on bardzo mocno jakby uderzył w Andrzeja Wajdę. Oczywiście tak jak to Żuławski, nie można powiedzieć, że ta postać jest Andrzejem Wajdą w 100%, ale jakoś jest Andrzejem Wajdą i nie jest Andrzejem Wajdą, prawda? I tam rzeczywiście dosyć brutalnie się z nim rozprawia. Andrzej Wajda jakoś podobno się nie obraził za tą książkę tak śmiertelnie, natomiast no, poczuł ten cios, prawda? Dlaczego Żuławski się odsunął od Wajdy? No, wydaje mi się, że odpowiedzi mogą być dwie chyba, takie podstawowe, pierwsze, które mi przychodzą do głowy. To znaczy to, że Wajda nie wstawił się za diabłem na przykład. To znaczy Wajda mógł wtedy coś zrobić i był na tej kolaudacji, na której jakby zapadły decyzje, gdzie była dyskusja, która doprowadziła do zatrzymania diabła, natomiast on go tam nie broni specjalnie. Jakieś tam coś tam przychylnego mówi, że to jest taki film, jak się teraz robi na Zachodzie i tak dalej, ale nie używa żadnych argumentów takich, które mogłyby tą decyzję odwrócić. No i przy okazji tego Srebrnego Globu też jakoś Wajda się tutaj nie wstawił, prawda? No pytanie, czy mógł się w ogóle wstawić? Oczywiście łatwo teraz z perspektywy sobie spekulować, co mógł zrobić albo nie mógł zrobić Andrzej Wajda, no ale wydaje się, że z wszystkich tych filmowców, o których tutaj mówi Krzysztof Zanussi, że nie mobilizował ich to do solidarności, prawda, z Andrzejem Żuławskim. Akurat Andrzej Wajda miał z nim pewną relację i być może mógł tutaj jakoś zadziałać. Jakąś takim sygnałem, że Wajda miał jakiś rodzaj no, poczucia winy, nie wiem, a może za dużo powiedziane. A w każdym razie no, pamiętał o tych filmach. Są takie materiały archiwalne, na które trafiłem. Materiał właśnie z tego listopada 80 roku. Niesamowita rozmowa. W studio jest Polański, Wajda i Żuławski. To jest studio telewizji francuskiej. Rozmawiają po sierpniu 80 roku. Do tego stopnia Solidarność jest jeszcze nową, że właśnie Wajda ma tutaj plakietkę Solidarności, a prowadzący go pyta, co to za przypinkę pan tutaj ma, prawda? I on tłumaczy właśnie, że jest taki związek zawodowy i tak dalej. I tam właśnie Wajda wstaje na koniec i mówi, słuchajcie, teraz jest dobry moment, po tym sierpniu właśnie, prawda, wróćcie do Polski, jakby, będą kończone filmy, Andrzej, jakby, zdejmij się z półki diabła, Andrzej, skończysz na Srebrnym Globie, jakby, załatwimy to, wróć, prawda. No ale Żuławski tam to tak zbija w ogóle trochę ten, nie doszło do tego, nie wrócił, robił opętanie już wtedy. Później też Wajda wysłał jakiś taki sygnał, że może dałoby się to skończyć, tylko chyba właśnie to było jakoś tuż przed stanem wojennym. I wtedy już też jakby nie było opcji powrotu, więc jakby coś próbował Wajda zrobić, żeby ten Srebrny Glob ocalić, natomiast no, nie odniosło to skutku i myślę, że właśnie, że gdzieś to kolejne porzucenie jakieś takie. Andrzej Żuławski chyba bardzo nie lubił być porzucanym. Nie? I rozmawiałem z psychoanalityczką, taką wybitną polską psychoanalityczką, Ewą Modzelewską-Kosowską, która zajmuje się też kinem. Ona obejrzała ten film i ona mówi jakby, świetne te dwa porzucenia. Ja mówię, jakie dwa porzucenia? A ona mówi, no przecież jakby najpierw go porzucili rodzice, a potem go Małgorzata porzuciła, prawda? I to jakby dla niej to było jasne, że jakby ta trauma porzucenia przez rodziców, o której on opowiada, musiała rezonować właśnie w każdym kolejnym porzuceniu, prawda? Że to jakby nie było coś, co on mógł jakoś racjonalnie sobie wyjaśnić, bo momentalnie jakby emocjonalnie odsyłało go do tej sceny pierwotnej właśnie, kiedy stał w tym pokoju, rodziców nie było i on był sam wobec okrucieństwa świata, prawda? Oczywiście Żuławski nie znosił psychoanalizy, uważał, że to są prostackie tłumaczenia i tak dalej, więc mogą państwo to kupić albo tego nie kupić. Natomiast dla mnie jest w tym coś przekonującego, prawda? I nie zrobiłem tego specjalnie, tylko raczej właśnie wyszło to z samego materiału.
Ksawery mówi, że gdyby ten film został dokończony w tym czasie, kiedy był realizowany, Andrzej Żuławski, ojciec, byłby innym człowiekiem. Czy ty też tak uważasz? Czy jakby, czy to byłoby, czy coś inaczej by się zadziało? Czy ten film by, nie wiem, zdobył jakieś nagrody? Zaistniałby Ksawery, Andrzej Żuławski byłby innym człowiekiem? Jak to widzisz? Andrzej Żuławski nie mógł być innym człowiekiem w tym sensie, że Andrzej Żuławski mógł być tylko Andrzejem Żuławskim chyba. I to jest właśnie najbardziej w nim niesamowite, pewnie najbardziej jakby takie najtrudniejsze. Natomiast rzeczywiście myślę, że gdyby ten film powstał, to na pewno dynamika tej kariery zagranicznej, bo jakoś nie ma wątpliwości, że Andrzej Żuławski prędzej czy później wyjechałby z Polski, że to, że on został wyrzucony no tak czy owak, jakby to by się zdarzyło. I myślę, że gdyby ten film był gotowy, no to ten start na Zachodzie byłby zupełnie, zupełnie inny. Oczywiście no, on był też w Hollywood w międzyczasie, między innymi, i tam jakoś sobie z tym Hollywood niespecjalnie jakby dobrze w dobrych relacjach był. Ale myślę, że ktoś by to zauważył i sam fakt, że Marylor Reir, czyli producentka Opętania, z którą też rozmawialiśmy, mówiła, że ona widziała fragmenty tego filmu i to ją przekonało do tego, żeby zainwestować pieniądze w Opętanie, prawda? I ona miała w swoim biurze, w domu kadry z Opętania. Kiedy jakieś fragmenty czy jakaś wersja robocza wypłynęła na Zachodzie z muzyką Andrzeja Korzyńskiego, nie tą, którą słychać w filmie, tylko z taką roboczą muzyką eksperymentalną, którą on tam wstawił, wypuszczając jakiś film, muzykę do jakiegoś filmu takiego obyczajowego od tyłu. I fragmenty tej muzyki słychać tutaj w tym momencie, gdzie fragmenty kopii roboczej pojawiają się. No to ktoś, kto usłyszał tę muzykę, zobaczył ten film, od razu zaproponował Korzyńskiemu dwa filmy science fiction w NRD, prawda? Więc ja myślę, że to absolutnie, to nie byłyby Gwiezdne Wojny, wbrew temu, w co wierzyły władze kinematografii, bo władze kinematografii i pan Wojtczak wówczas, oni zakładali, że to będzie rzecz kasowa i popularna i dla masowej widowni, prawda? No nie mogło tak być, ponieważ kostiumy to za mało jednak. Tak, kostiumy to za mało, to byłby film Andrzeja Żuławskiego, ale myślę, że to byłby film kalibru Stalkera na przykład, albo Solaris Andrzeja Tarkowskiego, prawda? Takiego filmu, który jest przede wszystkim filmem swojego twórcy, ale też jakoś no, drąży bardzo ciekawie własną ścieżkę w gatunku science fiction. Ja zapomniałam o Państwu. Czy Państwo macie pytania? Przepraszam, w ogóle tak się rozgadałam. Proszę, Szymon. Dobry. Ja w pierwszej kolejności gratuluję filmu, bo jest świetny. Dziękuję. I chciałbym zapytać o pana jakby relacje do bohatera i o pana budowanie tego bohatera. No bo tu jest dużo takich momentów, gdzie czai się przemoc jakby jakaś Andrzeja Żuławskiego. Mówi się o nim jako o demiurgu. Ksawery Żuławski mówi o tym reżyserowaniu. Plus są te rzeczy, które gdzieś tam wychodziły po różnych planach, czyli Iwona Petry, tam przy Szamance, Adjani tak samo chyba po Opętaniu. No i jaki pan miał stosunek jakby do tej przemocy, jak pan próbował ważyć te głosy, no bo pan też kreuje postać po prostu czyimiś głosami i jak te właśnie, jak z tego próbował pan wybrnąć, z tą być może przemocowością na planie też i z tym, co tam się działo. Tak, no dla mnie najciekawszy był ten syndrom sztokholmski trochę całej tej sytuacji, tak? To znaczy, że ta ekipa naprawdę do dzisiaj w ogromnej większości uważa to za i doświadcza tego, myśli o tym jako o jednym z najlepszych, najsilniejszych doświadczeń artystycznych w ich życiu. A pani Liliana powiedziała nam w takiej wypowiedzi, która nie weszła do filmu, właśnie ona mówi, ale po tym filmie to już wszystko było nudne. A inne filmy, życie. I to było dla mnie fascynujące, że oczywiście można byłoby zrobić film eksponujący niemoralność tych metod, czy nieetyczność raczej tych działań. Natomiast mam wrażenie, że tu jest dużo więcej, tak? Więc rzeczywiście starałem się jakoś to tak zważyć, żeby pokazać obie strony, tak? Znaczy pokazać, że rzeczywiście jakby to trochę jak z filmem Whiplash, prawda? Że jakby wychodzimy z filmu Whiplash, jakby troszeczkę jakby nie wiedząc,
Ta dwuznaczność jest silna. Tak, kto ma tutaj rację, tak? Jakby, czy ten nauczyciel, który mówi, że trzeba docisnąć i rzucić nieraz krzesłem po to właśnie, żeby z ucznia zrobić geniusza, czy jednak jakby to, że widać wyraźnie jakby jakie ofiary to za sobą pociąga. Ja się powstrzymałem tutaj troszeczkę przed tym, żeby jakoś napiętnować te metody Andrzeja Żuławskiego, bo też mam wrażenie, że to byłby jakiś rodzaj tak zwanego błędu prezentyzmu, to znaczy wprowadzenie jakby perspektywy współczesnej, jaką mamy na to, a która jest mi bliska i uważam, że dzisiaj tak filmów nie można robić, ale myślę, że dzisiaj nie można ich robić, dlatego że wiemy, czym to grozi. Widzieliśmy te historie, znamy konsekwencje, inaczej też traktujemy chyba kino, dlatego miałbym dużo większy problem ze zrobieniem filmu o szamance, kiedy wydaje mi się, że też już dużo wiedzieliśmy, niż o Na Srebrnym Globie, kiedy to były lata 70., które dla mnie są takim okresem nastoletnim w historii kina, kiedy kino po prostu pali, pije i rozbija się jakby samochodami, prawda? A potem się tego wstydzi przez kolejne lata może trochę, natomiast wtedy rzeczywiście jakby forsują się w kinie pewne granice, kino sprawdza, jak daleko się może posunąć, po to właśnie, żeby po latach wyciągnąć z tego pewne wnioski. W tym sensie wydaje mi się, że to nie jest absolutnie usprawiedliwienie, ale jest to jakiś taki okres, no, w którym te konsekwencje nie były chyba jeszcze do końca czytelne, a to wszystko podlane też takim modernistycznym czy romantycznym mitem reżysera tworzyło właśnie taki rodzaj klimatu, w którym przyzwolenie na takie działania było dużo większe, otwartość na takie działania, prawda? A wtedy też równolegle mamy Grotowskiego. A Andrzej Seweryn o tym Grotowskim też nam opowiadał właśnie, że dla niego te doświadczenia tam właśnie, czy nie on nie z Grotowskim, z Peterem Brookiem bardziej, ale właśnie takiego rzeczywiście no, bardzo forsownej pracy z aktorem, on tego szukał, tak? On szukał takiego doświadczenia, bo wtedy to było pewnego rodzaju no, klimatem estetycznym jakby w epoki. A więc jakby to, co starałem się zrobić, to starałem się nie pójść na łatwiznę i nie eksponować jakby tych najbardziej jakby też w życiu osobistym, nie wchodzić jakby tak głęboko w to życie osobiste, ale pewne rzeczy zasugerować. Ja myślę, że kiedy pan Mateusz przełyka ślinę tutaj w którymś momencie, mówiąc o tym, że Andrzej jakby powie ci to, Andrzej ci powie tamto i jakby gryzie się w język, to dla mnie było dużo mocniejszym obrazem, niż gdyby on rzeczywiście dokończył tą wypowiedź i powiedział jakby, czym to mogło się skończyć. Przemek 5 minut temu pokazał, że dostało nam 5 minut, więc zadam ostatnie dwa pytania. Może państwo jeszcze nie? No ale chyba już nie. To ktoś ma szybkie pytanie, ale takie szybkie. Ale to musi pan wybrać jedno najkrótsze. Cały czas siedzi w głowie mi ta scena tego dnia, kiedy się ekipa dowiaduje, że to już jest koniec. No właśnie, przecież to nie jest tak, że jest koniec, bo przecież to nie jest tak, że każdego dnia była wydawana, nie wiem, taśma filmowa, którą mieli nakręcić, kostiumy były przygotowywane i przywożone na plan. To była machina, która się cały czas kręciła. I czy rzeczywiście, gdyby ekipa robiła swoje, tak? Żuławski gdyby pociągnął dalej. Kręcimy dotąd, aż się skończy taśma. Używamy wszystkiego, co mamy, żeby pokazać nie tylko temu panu Wilhelmiemu, ale również być może temu środowisku filmowemu, które być może mogłoby się jakoś stawić, żeby oni jednak jakoś zawalczyli, żeby nie złożyli broni, nie pili przez dwa dni, żeby Żuławski nie wpakował się do tego samochodu, nie wrócił do Warszawy. Być może nie tak szybko dostałby ten paszport, który spowodowałby jego no, wyjazd z kraju, ucieczkę właściwie, tak? Czy była o tym mowa, bo mam wrażenie też, że w tej ekipie też coś się wypalało. Tak. Oni też sami o tym mówili, że tego poweru było jednak coraz mniej z dnia na dzień. I czy to jakby się wszystko jakby nie spotkało w tym samym momencie, tak? Że i ci rządzący, i też ta cała ekipa jednak już doszła do pewnego takiego punktu. I jeszcze drugie takie krótkie pytanie. Nie, bo ja stracę pracę. Jedno wystarczy, proszę. Okej. Okay. W kuluarach, przepraszam. Ja na forum odpowiem rzeczywiście, bo to jest bardzo ciekawe pytanie, które zadawali też sobie członkowie ekipy. I są tacy, którzy twierdzą, że mają żal do Andrzeja Żuławskiego właśnie, że tak nie zrobił. Tak? To znaczy, że nie walczył o ten film, może, że nie pociągnął go, że od razu jakby zrezygnował. No oczywiście oni wszyscy tak, byli strasznie zmęczeni. I nawet ci najbardziej zaangażowani, którzy tutaj się wypowiadają, nawet Piernawski
który był, czy Magdalena Tesławska, jakby, którzy byli w ścisłym kręgu jakby kreatywnym, oni mówią, że oni też poczuli ulgę, kiedy to się skończyło. Potem jakby ta depresja oczywiście jakby na nich spadła. Natomiast jakby w tym momencie ten proces był już tak jakby rozpędzony, tak już męczący, że oni wszyscy jakoś tak odetchnęli, prawda? No a co dopiero członkowie ekipy, którym się od dłuższego czasu to nie podobało, tak? I którzy już chcieli wracać do domu. Bez nich nie dało się tego filmu zrobić, więc wydaje mi się, że to poszło jakby na takiej energii trochę. Oczywiście no pytanie, no czy Żuławski jakby mógł o to zawalczyć. Ja mam wątpliwości, czy on rzeczywiście chciał już o to później dalej walczyć z różnych powodów. W tym pamiętniku zapisał jakby swoją gotowość do zrezygnowania z tego filmu, zanim on został jakby zakończony. No ale to są spekulacje, prawda? To są spekulacje jakby o jego motywacjach. Dlatego staram się tak bardzo cienką kreską tylko tutaj zaznaczyć. Był Borowczyk, był Żuławski, kto kolejny? A to nie powiem Państwu. No, wielka szkoda. W ogóle nie wiadomo, czy to trzeba robić teraz film o filmie znowu, no bo tak trzy. Nie wiem. Ale mam jeszcze trochę takich modernistów, myślę, i takich jakby wielkich historii w polskiej kinematografii. Właśnie historii, tak? Nie postaci, ale takich właśnie historii, które by się nadawały na 90-minutowy film, w którym jest jakiś początek, środek i koniec, jakieś czarne charaktery i jakieś wielkie stawki. Mam taką postać w głowie. Ale jeszcze się mocno waham. Gratulujemy Kubie trzech nagród już na festiwalu tej edycji, więc wielkie brawa dla Kuby. Dziękuję Państwu za spotkanie. Pana przepraszam, nie moja wina. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę na Facebooku na przykład się zapytać, bo na forum nie lubi, albo tutaj w kuluarach jeszcze chętnie też dopowiem jakieś kwestie. Dziękuję.